Siemanko, witam z powrotem na kanale, z tej strony Jankes. Dzisiaj zajmiemy się pojazdem, którego właściwie nie trzeba przedstawiać. Jest to Dinka Balista Kanjo z japońskiego Burista Kanjo. Jest to trzydrzwiowy hatchback wymodelowany na podstawie Hondy Civic Type R EK9. Aczkolwiek tylne lampy nie są typowo z Hondy Civic. Bardziej przypominają lampy z Hondy Logo. Co do nazwy, Kanjo. Kanjo Zoku, czyli w skrócie Kanjo, to nazwa kilku autostradowych odcinków o łącznej długości 7,68 km, które tworzą wewnętrzną obwodnicę Osaki. Mowa tutaj o autostradzie Hanshin, czyli właśnie tego miejsca, w których o porannych i nocnych godzinach słychać wydechy przelotowe Hot Civic, które pędzą po tak zwanym lupie. To miejsce wiele lat temu podobali sobie miłośnicy nielegalnych nocnych wyścigów ulicznych. Wokół Kanjo narodziła się cała społeczność. Początkowo uczestnicy wyścigów rywalizowali ze sobą i często dochodziło między nimi do bójek. Dziś mocno zintegrowana grupa żyjąca z modyfikacjami swoich aut i oczywiście wyścigami ulicznymi, grupa z Osaki upodobała sobie szczególnie jeden model samochodu, czyli Honda Civic, obowiązkowo z silnikiem Vitek. Nie znalazłbym lepszego miejsca na mapie GTA, czyli na autostradzie obok góry, żeby przedstawić wstępnie ten samochód. Za chwilę przejdziemy sobie do quirks and features tego samochodu. Co do quirks and features, środek samochodu, jeżeli chodzi przynajmniej o te, o całą środkową konsolę, bardziej moim zdaniem przypomina BMW niż Hondę, ponieważ BMW jest właśnie taka wygięta w stronę kierowcy deska, aczkolwiek może też delikatnie przypominać Toyotę Supre, w której też właśnie jest taka konsola centralna przesunięta w stronę kierowcy. Ciekawostką ze środka jest jeszcze to, że na drzwiach kierowcy widzimy tutaj przełączniki do opuszczania szyb przednich lewych i przednich prawych, ale też mamy tutaj przełączniki od opuszczania szyb z tyłu. Podobną sytuację, właściwie lustrzane odbicie, mamy na prawych drzwiach, co normalnie nie zdarza się w samochodach, są tylko przełączniki od szyby pasażerów. Fotele tutaj mamy dość niespotykane w samochodach tej klasy, ponieważ są to skórzane fotele i ewidentnie jest tekstura skóry. Kierownica też jest unikalna, nie widziałem jeszcze takiej kierownicy w ogóle w grze. No co do tyłu, to jest właśnie ciekawe, że te w trzydrzwiowej Hondzie te okienka są pop-upami, że one nie opuszczają się w dół, są po prostu takie, może znajdę zdjęcie w internetach i to pokażę, że one się po prostu otwierają uchylnie, natomiast tutaj widzimy przełączniki do opuszczania. Co do silnika tej Hondy, bardzo mocno przypomina silnik B16B, który zasila Hondę Civic Type R EK9. No jest bardzo ciekawie wymodelowany, aczkolwiek tutaj z tego oil catch cana, nie wiem, ten przewód wydaje się bardzo płaski, jeszcze zobaczę to snajperką. Tak, jest to po prostu płaska tekstura nałożona na model, po prostu tu idzie płasko, to nie jest wymodelowane w 3D. Co do ciekawostek, odsłonięty filtr powietrza. Nie stożek! Także z takich ciekawostek z zewnątrz i ze środka to będzie na tyle. Przejdziemy sobie do garażu, bo tam też będzie kilka ciekawostek do opowiedzenia. Przejdźmy sobie do modyfikacji, które możemy zrobić dla tego samochodu. Co jeszcze do ciekawostek? Możemy załatwić sobie zniżkę w online na ten samochód, ponieważ on kosztuje kuriozalnie dużo. Możemy wybrać to auto jako auto getaway car w najnowszym hejście casino. No a teraz już do modyfikacji. Zaczniemy od przednich zderzaków.
możemy sobie tutaj pomalować tę listwę, tę dokładkę, którą tutaj widzimy, w kolor pierwszy i zostaje nam tutaj pełną dokładkę, zostaje nam tutaj kawałek plastiku, a tu możemy ją całkowicie pomalować, zrobić ją na gładko. No oczywiście jak to japońskie auto możemy sobie przypieprzyć sticker bomba. Jest bomba. Zderzak uliczny. Aha, jedyne czym się różni od zwykłego zderzaka to to, że tutaj mamy siatki. Tu jest zderzak z kanarcami delikatnymi, natomiast ten jest już z podwójnymi kanarcami, czyli pakiet jakby aero do time attacków. Ten zderzak mamy z dziurami prędkości, jak to się mówi, że speed holes, czyli po prostu, żeby zmniejszyć wagę, wycinamy sobie kółka tam, gdzie możemy, żeby nie uszkodzić właściwości strukturalnych zderzaka, natomiast z zasadą grama, tak jak na przykład w Mazdach, Miatach, szyby pod spodem, w miejscu, w których ich nie widzimy, mają wycięte właśnie takie otwory, żeby nie naruszyć struktury całej tafli szkła, a odelżyć zasadą grama, czyli gram tu, gram tu, gram tu, uzbiera się kilogram. No i tutaj mamy o wiele bardziej odciążony zderzak, dodatkowo z kanarcami, czyli typowo już idziemy w time attack, zderzak na autostradę, mamy tutaj front splitter z pakietu aero, tutaj mamy kolejne przesadzenie tego zderzaka, zderzak aero, czyli jeszcze większe dziury, jeszcze większy, jeszcze szerszy pakiet aero. No i typowo time attackowy, czyli już lecimy totalnie, totalnie w jak najbardziej wykorzystanie opływu powietrza na naszą korzyść. W tym buildzie nie chcę jej robić tutaj tak jakoś szczególnie time attackowo, chociaż no mówię, można zrobić to time attackowo. Ja skupię się na takim streetowym raczej buildzie, czyli zrobimy sobie delikatne aero, bez przesady. Co do zderzaków tylnych. Tak jak w zderzaku przednim możemy sobie tutaj pomalować tę dokładeczkę, uchwyt z metra. Cała historia tych uchwytów z metra jest to, że uliczni ściganci z ulic Osaki kradli po prostu z metra te uchwyty do trzymania się dla pasażerów na miejscach stojących. To był taki znak, że dana osoba posiadająca ten samochód, w ogóle jakikolwiek samochód japoński stuningowany, brała udział w ulicznych wyścigach. Częściej zdarzało się, że były to samochody tylnonapędowe. To kółko służyło do tego, żeby pokazać, jak nisko auto siedzi, jak bardzo jest starte. To właśnie zależało od tego, jak bardzo jest starte od samego dołu, a poza tym pokazywało kierowcy za, jeżeli driftowali w tandemie kierowcy za samochodem, jak bardzo siły przeciążenia działają na samochód poprzedzający go i jak daleko to kółko jest się w stanie wychylić, z jakim przeciążeniem został zainicjowany drift. Tutaj mamy pomalowaną tą dokładkę plus to kółko, oczywiście sticker bomb, no i typowo time attackowy, usunięty dół zderzaka, wywiercone turbodziurki. Tutaj mamy już z dyfuzorem kilka innych dyfuzorów, o tutaj śmiesznie model zahacza o zwykły standardowy tłumik, też bardzo dziwnie wygląda moim zdaniem. Moment, mogę to wyzoomować. Tak, wygląda na to, że przechodzi po prostu przez model. Tu jest usunięty całkowicie zderzak z dyfuzorem, coraz większe dyfuzory, lecimy w przesadę, także moim zdaniem tutaj zostawię sobie ten zderzak. Co do drzwi, możemy sobie zastosować owiewki. Te owiewki służą do tego, że jeżeli jedziemy szybko po trasie, nie świszczy nam powietrze w tej przerwie pomiędzy uszczelką a górną krawędzią drzwi, górną ramką. Możemy je sobie zrobić albo karbonowe, albo w kolorze prawdopodobnie nadwozia. No i tutaj mamy siatki, siatki driftowe, czyli jeżeli nie mamy szyby, nie mielibyśmy szyby, to mamy siatkę, żeby nie wypaść przez okno, to do tego służy. Ja sobie zostawię tutaj te owiewki. Co do silnika, no to wiadomo, ulepszenie na czwórkę, wydech. Tutaj robi się ciekawie, ponieważ prawdopodobnie będziemy mogli zrobić typowo po Suzuku jak największy wydech. O, jest tak, wybuchowe rury. I typowo po Suzuku style. Aczkolwiek ja sobie zostawię dużego fartkana tytanowego. Bardzo fajnie wygląda.
Co do błotników, no możemy sobie go obkleić. Sticker bomba. Założyć jakieś poszeszki. Wentylowane przednie błotniki. Aha, tu w tym miejscu mamy kratkę. Znaczy nie kratkę, tylko takie wgłębienie. Tu mamy karbonowe, karbonowy błotnik przedni i dokładkę, poszeszkę. Tutaj mamy poszeszkę, prawdopodobnie będzie w kolorze. Karbonowy błotnik wentylowany i jeszcze większa poszeszka. Wyścigowe błotniki. Tutaj będzie robić się nam taka przerwa z tyłu na kratkę aero. I karbonowe błotniki, czyli ta sama wersja co wyścigowe błotniki i karbonowe błotniki z przerwą. Chyba najbardziej podobają mi się tutaj te z dokładką, ale nie bardzo odstające. Co do grilli, mamy grill z obwódką w kolorze numer 1, czyli w kolorze nadwozia. Grill debatched, odsłoniętą chłodnicę, a właściwie tutaj to nawet jest intercooler. Z napisem, aczkolwiek podoba mi się ten z czarnym napisem, po prostu ten intercooler z czarnym napisem i zostawię go sobie. Reflektory. To jest bardzo fajne. Nie musimy jeździć na warsztat areny, żeby zmienić sobie kolor świateł. Możemy sobie zrobić takie klasyczne nakładki żółte reflektory. Możemy sobie w ogóle je zamknąć, czyli tak jak na trakach auta nie mogą mieć szklanych reflektorów, właściwie nie muszą mieć, ponieważ tory są dobrze oświetlone z uwagi na to, że to są zbędne kilogramy, są porobione zaślepki z pleksy. Tu mamy wloty do filtra powietrza zamiast reflektora, to też jest bardzo często spotykana taktyka na wyścigach torowych. Ja sobie zostawię te żółte reflektory, bardzo fajnie to wygląda. Co do masek, tu mamy bra naciągnięte na maskę. Możemy sobie zrobić maskę fabryczną w kolor drugi, czyli możemy ją pomalować w inny kolor niż całe nadwozie. Sticker bomb, ratluk, czyli zardzewiała maska, maska karbonowa. Tutaj możemy unieść tę maskę, czyli tak jakby była niedomknięta. To też jest bardzo modne, nazwijmy to, w JDM-ie, żeby sobie tę maskę podnosić, po prostu zrobić lifted na zawiasach. No i tutaj mamy w drugi kolor uniesiona karbonowa maska i uliczna maska z zapinkami i wlotem powietrza. Podobna wersja, znaczy taka sama wersja, tylko w karbonie. Wyczynowa maska z jeszcze większym wlotem powietrza. Wyścigowa, tu już znowu przesadzamy wloty powietrza wszędzie, gdzie się da. No i tutaj maska turbo. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda. Jak to turbo jest podłączone do tego silnika, także zostawimy sobie to. Co do świateł, reflektory, o. I tutaj światło fabryczne zmieniają nam kolor na taki bardziej żółtawy. Co do odznaczeń, o. Uliczne naklejki, tylko moment, zmienię na szybkości kolor, żeby było to widać. Damy jakiś szary, żeby było wszystko widać. Odznaczenia. Lista zakupów. Tu są uliczne naklejki tych wszystkich sponsorów, tak jakby. Natomiast tutaj mamy listę zakupów na białą, czyli co mamy kupić, żeby nie zapomnieć, jadąc po zakupy taką Hondą. Klubowy kierowca. Tutaj możemy sobie jeszcze prawdopodobnie zdobyć, czy tam nakleić tu jakiś numer. Tu możemy polecieć całkowicie w oklejenie ratluk, czyli rdza, spiłowany lakier z samochodu, posypany solą, polany piwem, bo oryginalnie robione jest to piwem. U nas w Polsce robimy to wodą, klasycznie japońsko, jeżeli robili rdze, było polewane piwem. Bandyta. Tutaj mamy znaczek tych palców w nożyczki. Taki znak pokazywał kierowca, który wygrał wyścig. Robił znak, ruszał palcami po prostu. Oznaczało to chopped, czyli że ktoś został pokonany. Kill jest kill, wiadomo.
autostradowy łowca, tutaj mamy odwrotne kolory bez pasków. Natomiast to Atomic Motorsport pomaluje samochód na żółto. I zaraz coś zobaczycie. Okej, samochód już jest żółty. Liwierka Atomic Motorsport. Tutaj możemy zauważyć odniesienie do japońskiej firmy Spoon Inc. Incorporated. Była to firma, która specjalizowała się w tuningowaniu silnika, robieniu części silników Hondy. Firma Spoon Incorporated produkowała także części tuningowe z rynku wtórnego, zaprojektowane dla samochodów Hondy, żeby osiągnąć jak największy performance. Salon firmy Spoon Type 1 pomagał Hondzie zrobić najbardziej potężne wersje samochodów, które uczestniczyły w motorsporcie. Na przykład takie, które uczestniczyły w 9-godzinnym wyścigu na wytrzymałość Tsukuba, czy Super Taikyu, czy 24-godzinny wyścig na Nürburgringu. Tutaj mamy dwie kolejne niewiele znaczące wierki. Natomiast to Retra Fukaru. Tutaj mamy odwzorowanie malowania wyścigowej Hondy Civic z 1987 roku, która nazywała się Mugen Motul Civic SI. Bardzo ciekawe odwzorowanie. No i tutaj mamy lśniący kotek Wasabi. Kowalowe lubi to. I chyba zostawimy sobie to. Jeszcze tu mamy co? Klatkę mamy. Wezmę sobie pierwszą osobę. Tutaj fotele możemy sobie zrobić z klatką i pasami. Tutaj mamy pełną klatę bezpieczeństwa, fotele z pasami, bo tutaj jest tylko X-bar właściwie. Tej pierwszej. Klatka z otuliną, czyli no nie pieprzniemy się w głowę, jak samochód nam wyskoczy i wyląduje. Pełna klatka bez otuliny. I ja chyba zrobię sobie tą półklatkę tylko. Co do dachu. Na dachu dach możemy pomalować sobie w kolor drugi. Możemy sobie zrobić sticker bomba. Możemy sobie zrobić karbonowy dach, którego teraz nie będzie widać. Zdejmę to odznaczenie. Aczkolwiek ta żółta bardzo mi się podoba z tym czarnym dachem. Bardzo ciekawie to wygląda. Możemy sobie jeszcze włożyć bagażnik dachowy, stelaż, czy w gotowości na tor możemy sobie jechać, założyć sobie opony, które będziemy zmieniać na torze. Ja tu zostawię sobie dach fabryczny, ponieważ chcę założyć sobie tę liwierkę z tym kotkiem Wasabi. Progi. Progi możemy pomalować w kolor nadwozia, bądź w drugi kolor, który sobie wybierzemy. Progi ze sticker bombem. Tutaj mamy progi z delikatną dokładką aero. Tutaj możemy sobie zrobić dokładnie to samo, tylko mieć zrobione to z karbonu. Wyścigowe progi, po prostu tutaj tą dokładkę mamy wyżej wyciągniętą. No i karbonowe wyścigowe progi, no to wiadomo. Ja sobie tutaj w tym bildzie zostawię fabryczne jednak. Co do spoilera, o! Tu jest ciekawostka, możemy sobie go pomalować w kolor nadwozia, te blendę po prostu, to nie jest spoiler, to jest blenda. I możemy założyć sobie tutaj na niego naklejki, albo pomalować. Mieć karbonowe to skrzydło. I to jest coś, co robią hondziarze. Tutaj możemy sobie zrobić. Nie rozumiem, widziałem to kilka razy, po co stawiać taki opór na tylną oś w momencie, kiedy mamy przód napęd. Przecież to tych ludzi zwalnia. This kid has to be the biggest retard I've ever seen. That spoiler actually will slow his car down. Jeszcze bym zrozumiał, gdyby Honda Civic miała napęd na tylną oś i potrzebujemy docisku na tylną oś, ale w tym momencie im szybciej jedziemy, tym bardziej przód nam się unosi, czyli tracimy trakcję na kołach napędowych. Kompletnie tego nie czaję. Hondziarze, wytłumaczcie mi. Kolor drugi. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo uniesioną klapę na blendzie, czyli nie musimy go stawiać tak do pionu. Mamy po prostu dorobioną klapę. No i uliczne skrzydło, czyli przywalmy sobie spoiler zamiast blendy. I przywalmy sobie skrzydło do driftu w samochodzie, którym nie da się driftować, bo jest przednio napędowy. Ale tu już są coraz większe skrzydła, będziemy prawdopodobnie
A, oczywiście, no skrzydło Time Attack, to akurat rozumiem, bo jest to pakiet aero i ludzie, żeby wycisnąć ostatnie setki, sekundy, żeby być szybszym, stosują takie triki, że po prostu całkowicie aerodynamika samochodu za pomocą spoilerów, dokładek, zderzaków i tak dalej, wszystko się zmienia, żeby wycisnąć te setne sekundy na okrążeniu. Skrzydło uliczne tutaj jest tak wielkie skrzydło, że aż musimy zastosować stateczniki, żeby nam nie odleciało. No i super szybkie skrzydło. Tak, im większy spoiler, tym większa prędkość, prawda? Skrzydło wyścigowe jest montowane zarówno do dachu, jak i do... Znaczy do góry klapy, jak i do dołu klapy. No to już jest przesada po prostu. To już jest przesada. Nie. Tutaj wszystko zostaje chyba z fabryką. Jeżeli by się dało, to ja bym chętnie usunął tę blendę albo ją położył bardziej, tak jak jest w Hondach oryginalnie. Pasy przeciwsłoneczne. Tutaj mamy w kolorze pierwszym i w kolorze drugim. Zostawię sobie kolor pierwszy. Zawieszenie. Tu się robi ciekawie, bo możemy coraz bardziej ją opuszczać, aż możemy zrobić camber. Nie jestem fanem camber gangu. Totalnie nie dla mnie, aż takie upośledzanie samochodu. Mój samochód osobisty jest bardzo niski, jest to najniższa Felicia w Polsce. Ale camber to byłaby przesada. Tutaj opuścimy sobie ją do fitmentu. Skrzynia biegów, wiadomo, na full. Co do bagażnika możemy sobie tutaj pomalować w kolor pierwszy wnękę rejestracji. Możemy sobie pomalować cały bagażnik w kolor drugi, zrobić sticker bomba albo mieć go karbonowego. Ja sobie tutaj pomaluję w kolor pierwszy. To i tak mi niewiele zmieni, bo będzie liwierka turbo, wiadomo. Co do kół, chyba poszukam sobie tutaj to. To jest taki jakby klon Japan Racingów. Aczkolwiek gdzieś widziałem lepsze. O, tu są bardziej takie JT. Także zastosuję sobie te felgi Endo. Oczywiście pomalujemy sobie korektorem nazwy na oponie. Przyciemnimy do końca szyby. Aha, jeszcze liwierka. O jas. O jas. Okej, wychodzimy sobie z garażu. A teraz sobie przejdziemy do testów, jak to auto się prowadzi, jak przyspiesza od 0 do setki. Sprawdzimy sobie prędkość maksymalną zmodyfikowanego i niezmodyfikowanego samochodu. Tu już widzę, że wykręciło J-Turna pięknie, ale w pierwszych odczuciach ten samochód ma jakby przygwożdżony kotwicą tył do asfaltu. Tak jakbym cały czas trzymał wciśniętą spację. Te opony cały czas piszczą, jakby nie miały trakcji kompletnie. Nie skręca za dobrze. Naprawdę nie skręca za dobrze. Spróbuję wejść w jakiś zakręt. Zobaczymy. Aczkolwiek dźwięki są kosmiczne. Słychać wystrzał i turbofluter. Aha, zauważyłem kolejną ciekawostkę, mianowicie silnik jest ewidentnie montowany w poprzek, nie wzdłuż, a samochód przy rewach ugina nam się na prawą stronę, czyli tak jakby silnik był zamontowany wzdłużnie. Dobra, przeniesiemy się na lotnisko. Możemy zerknąć, co się dzieje pod maską i tutaj mamy małą niespodziankę, ponieważ pokrywa silnika jest pomalowana też tak jak jest liwierka. Mamy tutaj twarz tego kotka Wasabi, tej pani. Turbo rzeczywiście wydaje się być podłączone pod ten silnik, ponieważ mamy tutaj kolektor wydechowy z przodu silnika, gorącą stronę turbo po lewej. Zawór wastegate też jest podłączony do wydechu. Mamy tutaj zimną stronę tego turbo, idącą przez intercooler do lotu. Także wszystko się tu zgadza. Nawet
turbo ma łopatki. Także przejdźmy sobie teraz do testów tego samochodu, mianowicie do porównania prędkości maksymalnych oraz czasów do setki. Ok, mamy ustawioną tutaj stokową wersję tego samochodu. Także 3, 2, 1, start. Nie najgorzej. 5 sekund do setki. Niestety nie starczyło mi pasa, żeby sprawdzić prędkość maksymalną. Ok, czyli przesiadka do stokowej wersji i sprawdzimy sobie przyspieszenie do setki. Stokowy, 3, 2, 1, start. Ok. Różnicę mamy tym razem, policzę dobrze, 1,6 sekundy. No jak wiadomo, Honda jest szybsza niż wygląda, a wygląda na szybkie, więc nie wiem o co chodzi, come on. ...170 już widziałem na liczniku, o, 173 z górki, 176, 178, o, 9 było, ale to już jest bardzo naciągana prędkość, czyli no, liczyć 179 mamy prędkość maksymalną przy pełnym ulepszeniu. Teraz sobie sprawdzimy, jak sprawa wygląda z stokową Hondą, znaczy z Hondą, z dinką balistą, Kanzio. Przesiadamy się do stokowej i sprawdzamy prędkość maksymalną i maksymalną stokowej dynki balisty Kanzio. Mam nadzieję, że do niej starczy nam autostrady. 164, ale to też naciągane. Dajmy jej jeszcze szansę tu z górki. Ok, z górki 172. No generalnie 165, liczyć średnia, 172 naciągana z górki. Ale to jest chyba jedyny samochód, w którym możemy zrobić to. Biegu J-Turna. Thank you.